Dwie różne szczepionki, dwie duże nadzieje. Obiecujące wyniki dają dziś produkty wytworzone przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego, a także przez brytyjsko-szwedzki koncern. Łącznie w fazie testów są 23 potencjalne szczepionki. Globalna walka z COVID-19 trwa. Chiński wirus, który rozprzestrzenił się na cały świat, nie daje za wygraną. Dlatego naukowcy pracują nad szczepionką, która będzie nas skutecznie chronić. Teraz o obiecujących wynikach badań mówi prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Dwie szczepionki wkraczają w ostatni etap badań klinicznych jeszcze w tym miesiącu. Osiągnięto to w rekordowym czasie. To zwykło trwać lata, by osiągnąć w tym zakresie pozycję, w jakiej jesteśmy teraz. Cztery kolejne szczepionki wkroczą do końcowych testów w następnych tygodniach. Masowo produkujemy te preparaty, by po ich zatwierdzeniu były natychmiast dostępne. Najbardziej obiecujące są wyniki badań szczepionek testowanych przez Uniwersytet Oksfordzki i brytyjsko-szwedzki koncern farmaceutyczny Zeneca. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników. Obserwujemy zarówno wytwarzanie przeciwciał, jak i odpowiedź limfocytów T. A to właśnie limfocyty T odpowiadają za naszą odporność. Niewykluczone, że na przełomie 2020 i 2021 roku na rynku pojawi się kilka szczepionek. Wkrótce rozpoczniemy badania kliniczne dwóch naszych produktów, jednak nie spodziewamy się, by licencjonowany produkt uzyskać wcześniej niż w 2021 roku. W wyścigu o szczepionkę stanęła firma Johnson & Johnson. Nasza firma w swoich badaniach zobowiązała się do uwzględnienia różnorodności populacji. Nadal jesteśmy w trakcie projektowania badań w ramach fazy trzeciej. Tymczasem w Brazylii rozpoczęły się testy na ludziach potencjalnej szczepionki wyprodukowanej w Chinach. W badaniu udział weźmie 9 tysięcy wolontariuszy z 12 ośrodków badawczych. Esse estudo é controlado por nós. To jest kontrolowane badanie. Gdy uzyskamy pierwszy dowód na skuteczność tej szczepionki, zostanie ona wdrożona. Trafiłaby ona do brazylijskiej społeczności w bardzo szybkim tempie. Daje to szansę bycia pierwszym krajem na świecie, który zastosuje szczepionkę na dużą skalę. Łącznie istnieją 23 potencjalne szczepionki, które są na etapie badań na człowieku. Trzy z nich znajdują się na zaawansowanym etapie. Mowa nawet o trzeciej fazie badań sprawdzania ich skuteczności. Jak mówi dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia, kluczowe w walce z COVID-19 będzie zapewnienie dostępu do szczepionki także ubogim krajom. Aby zapewnić sprawiedliwą dystrybucję szczepionki, a zwłaszcza dostęp do nich społeczności biednych, których na nie nie stać, najważniejszym elementem będzie zaangażowanie polityczne naszych przywódców. Optymistyczne wersje mówią, że szczepionki mogą trafić do masowej produkcji jeszcze w tym roku.